Siemanko, pochciecie i nowi widzowie. Witam was w tym dosyć spontanicznym vlogu zrobionym w naszym zaimprowizowanym leśnym studio. Ten vlog jest dosyć spontaniczny, ponieważ otrzymaliśmy mnóstwo wiadomości z zapytaniem o trasę do Czarnogóry tam i z powrotem. Także nie zrobienie tego vloga to jak pojechać do Paryża i nie zobaczyć Koloseum. Ale obiecuję wam, że następny odcinek to już powrót do dekalogu czarnogórskiego, czyli do przygody i do tego, co można zobaczyć w Czarnogórze. A ten poradnik, no taka wyjątkowa forma vlogowa, będzie dokładnie analizować trasę Polska-Czarnogóra przez Chorwację i Serbię. Bez zbędnego gadania zaczynajmy. Na pierwszy ogień bierzemy trasę Polska-Czarnogóra przez Czechy. Dokładnie jak wyglądała ta trasa możecie zobaczyć w naszym pierwszym vlogu o podróży ozdrowieńców, do czego serdecznie zachęcam. Tutaj pominę tą trasę tak bardziej szczegółowo, powiem bardziej ogólnie. Pominiemy też wszystkie aspekty związane z COVID-em, ponieważ sytuacja zmienia się tak dynamicznie, że jeżeli ja coś powiem dzisiaj o COVID-zie, to za kilka dni to może być nieaktualne. Ważna informacja jest taka, że do Czarnogóry na ten moment możecie wjechać bez szczepień oraz bez jakichkolwiek testów. I to jest super informacja. Dobra, przejdźmy do tematyki czasu podróży. Przyjmijmy sobie dwa punkty. Łódź i Budwę. Budwa jest świetnym punktem docelowym. Po prostu bardzo dużo Polaków wybiera na początek zwiedzanie wybrzeża, więc cały czas tej trasy będziemy obliczać według tego jednego punktu, a powiem wam dokładnie dlaczego. Trasę tą pokonaliśmy jadąc niemal po gładkim stole. Najgorzej było w Polsce, gdzie odcinek 60 km robót drogowych skutecznie utrudniał jazdę z maksymalną prędkością. Zaraz po tym odcinku nie było lepiej, ponieważ autostrada już jest tak pofałdowana, że jest limit prędkości 110 na godzinę, więc miejcie to na uwadze. Później Czechy, Austria, Chorwacja, Słowenia. Możecie maksymalnie jechać 130, my się tej prędkości trzymaliśmy. Jeżeli ktoś ma cięższą nogę, uwaga, bardzo chętnie, zwłaszcza w Austrii, rozdają mandaty za prędkość, więc uważajcie, żeby nie mieć pamiątki z podróży. Kolejna bardzo ważna rzecz, jadąc tą trasą, na którą musicie zwrócić uwagę. Google podpowie wam, żeby jechać przez Bośnię i Hercegowinę. Bośnię i Hercegowinę możecie pokonać tylko w mieście Neum, tylko i wyłącznie. Kierujecie się na miasto Split, następnie zmieniacie Google przez Neum na Dubrownik i z Dubrownika na dowolne miejsce w Czarnogórze. W momencie, kiedy nagrywam tego vloga, transfer przez Bośnię i Hercegowinę, tylko miasto Neum, Google źle was poprowadzi. Co jeszcze jest bardzo ważne? Aktualnie panuje plotka, że nie potrzebujecie zielonej karty, aby wjechać do Czarnogóry. Potrzebujecie. Musicie mieć fizyczny dokument, zieloną kartę w swoim samochodzie. Będziecie z niej wylegitymowani. Będziecie mieli ją sprawdzoną na granicy Czarnogóry, tak samo jak dowód rejestracyjny samochodu. Bez tych dwóch dokumentów nie wjedziecie ani do Czarnogóry, ani do Serbii. Miejcie to na uwadze. Nie ma wersji online. Zieloną kartę możecie dostać od waszego ubezpieczyciela. Musicie liczyć przynajmniej tydzień oczekiwania i powinna ona być darmowa. Cała trasa minęła nam bardzo przyjemnie. Tak naprawdę jedyne dwa punkty, gdzie zostaliśmy zatrzymani, to Górny Maciej, czyli punkt graniczny między Słowenią i Chorwacją. Tam spotyka się sporo samochodów z północy Europy i po prostu próbuje, jadąc na Europę, przejechać przez ten punkt, więc tam pewnie stracicie trochę czasu. Drugi punkt, w którym możecie się spodziewać opóźnień, to granica Chorwacji i Czarnogóry, już za Dubrownikiem. To jest punkt, gdzie kończy się po prostu Unia Europejska i jeżeli jedziecie, to myślę, że przepuszczą was w miarę sprawnie. Natomiast jeżeli wracacie do Polski przez ten punkt, to zwłaszcza w sezonie, szykujcie się na stanie tam. Ten punkt graniczny nie jest duży, prawdopodobnie możecie odstać kilka godzin, więc co mogę poradzić, to nie jedźcie tam w niedzielę i unikajcie tego punktu w godzinach popołudniowych. Starajcie się wyjechać bardzo wcześnie, żeby trafić tam w porannych godzinach. Całkowity czas tej drogi dla nas to było 19,5 godziny. Prawdopodobnie dalibyśmy radę przejechać w 19 godzin, może nawet mniej, ale w Czechach wpadliśmy na policję, dostaliśmy mandat. Długa historia w poprzednim vlogu. Także przyjmijmy, pokonanie tej trasy, łącznie z zatrzymaniem się na toaletę i tankowanie, to 18,5 do 19 godzin od Łodzi do Budwy
bezpośrednio. Pro tip, co może zaoszczędzić Wam jeszcze czas. W Zatoce Kotorskiej jest prom, który ścina zatokę. Google Wam go zaproponuje. Droga przez Serbię. Droga przez Serbię będzie proponowana Wam przez Google w dwóch wariantach. W pierwszym wariancie droga będzie Wam proponowana przez Cieszyn. Będzie ona 100 km krótsza. Nadal jedziemy do Budwy. Jednak alternatywa jest 40 minut krótsza, mimo że 100 km dłuższa. Dlaczego? Ponieważ nie wjeżdżacie na żadne miasta, nie na żadne obwodnice miast. Tniecie cały czas autostradą. W przypadku tej trasy, jadąc do Czarnogóry przez Serbię, ja bym założył tak 21-23 godziny. I teraz jak patrzyłem, jak pokonywali ją inni kierowcy, bardzo dużo osób po przekroczeniu granicy z Węgrami zatrzymuje się na nocleg w Serbii. Ale załóżmy, że nie zatrzymujecie się. Załóżmy, że jedziecie tą trasę na jeden raz, na kilku kierowców. No po prostu chcecie pojechać od punktu A do punktu Z. Słuchajcie, z tą trasą jest taki problem, że ostatnie 6-7 godzin drogi od Belgradu do Budwy to serpentyny. Nie jakieś tam ekstremalne, ale serpentyny, które będą wymagały od Was obniżenia prędkości ze 130 do 60, 80, w niektórych momentach nawet do 40. Nie pociśniecie więcej, bo po prostu jest to niebezpieczne. Jednak na trasie powrotnej, kiedy mijacie już granicę Czarnogóry i Serbii, mijacie Belgrad, wpadacie na autostradę, to dojeżdżacie do takiego muru, który może Wam zabrać masę czasu, zwłaszcza w sezonie. Zobaczcie sami. Okej, dobijamy do granicy Serbii i Węgier. I zaczynają się koreczki. Daję sobie nam 2-3 godziny. Pewnie gdzieś tyle postoimy, ale przynajmniej stoimy na dobrym pasie, bo jest tylko jeden pas do osobówek, jeden do ciężarówek i jeden do autobusów. Także chociaż tyle. No miejmy nadzieję, że dużo osób się nam nie będzie tutaj wciskać na nasz pas, żeby sobie przyspieszyć. Bo już widzieliśmy to i w sumie tam też już widać, że się ludzie przeciskają. 3 godziny później zostały nam 3 samochody. Wszystkich otwierają, wszystkich klepią. Wszyscy muszą mieć maseczki. No tam widzę, że rekwirują też komuś różne jedzenie. Każą wyrzucać do takich niebieskich pojemników, które tam są. O, właśnie facet chyba niesie, ciężko powiedzieć, rośliny. Sadzonki roślin. Okej. Okay. O. Sadzonki roślin są niedozwolone. To już na pewno. My mamy, drzemy. Ja mam koronę. Masz? To zostaw ją. Po co brać? 5 stoi, 1 sprawdza. Na tamtych stanowiskach bardzo podobnie. Pracuje 1, 5 stoi. Jak na budowie w Polsce. No i tutaj już też widać, że nie ma maseczek. Wcześniej wszędzie były maseczki tutaj. Ani to Straż Graniczna nie ma maseczek, ani widać, nie bardzo są wymagane od przejezdnych. Sprawdzenie trwało 30 sekund. Nie sprawdzono żadnych testów. Pan się zapytał 2 razy. Coś do deklaracji pokazałem, alkohol, limit. Mieliśmy ile? 5 piw i tam wino. Rzucił okiem, zajrzał do skrytki z przodu w samochodzie i to wszystko. Paszporty facet wziął do ręki. W międzyczasie sprawdzono nam samochód. Oddał, poszli. Także poszło sprawnie. Widzicie, my wyjechaliśmy w sobotę i było tak dużo samochodów. W sezonie, w niedzielę, w dni powrotowe, no musicie myśleć, liczyć, tak, no że postoicie. My tylko prawie 3 godziny, ale znamy przypadki, gdzie po 4, po 6 godzin w tym jednym punkcie się stoi. W drodze do Czarnogóry ten punkt jest przejezdny, bo tak naprawdę ci z Unii po prostu machną, dobra, jedźcie sobie. Ale kiedy wjeżdżacie, Węgrzy bardzo Was przeklepią i na pewno stracicie tam mnóstwo czasu. Kiedy już Wasza cierpliwość przejdzie test, wpadacie na autostradę i tak naprawdę do dowolnego miasta w Polsce lecicie cały czas drogą szybkiego ruchu. Ponownie wracając, my wybraliśmy drogę ocierającą się właśnie o Bratysławę, jechaliśmy przez Ostrawę, ponownie wybieraliśmy drogę, która jest
dłuższa o 100 km, ale czasowo jest krótsza. Winiety kupowane online, ewentualnie w kioskach na stacji benzynowej, siku pryku tankowanie, śmigamy z powrotem. Więc zakładamy, że trasa powrotna oraz trasa do jest szacowana między 21 do 24 godzin na odcinku Łódź-Budwa. Druga kategoria to koszty, czyli to, co chyba najbardziej elektryzuje wszystkich. Gwarantuję Wam, że jak wejdziecie na jakiekolwiek rozmowy na forum i ktoś napisze, że wybiera trasę na Chorwację, pojawi się ktoś, kto powie: nie, jedź przez Serbię, bo Serbia jest tańsza. No to przyjrzyjmy się tej taniości, czyli winietom, kosztom paliwa oraz ile kosztuje siku i pryku. Chorwacja i Serbia przywita Was bramkami na właśnie na autostradzie. To są ceny, jakie my zapłaciliśmy za autostrady na tych trasach i tych cen musicie się spodziewać. Warto wiedzieć, że winiety można w większości przypadków kupić online. Taki protip jest po prostu taki, że jeżeli jedziecie na miesiąc, to kupujecie winietę na miesiąc. Jeżeli jedziecie na tydzień, to często kupujecie po prostu 10-dniową. Dostosowujecie ceny winiet do czasu swojego pobytu, co jest oczywiście jasne, tak? Także nie trzeba to bardziej tłumaczyć. Z reguły, jeżeli kupujecie online, to warto po prostu mieć tego maila ze sobą. Nie musicie tego drukować. W przypadku winiet, które zakupujecie w sklepach, warto wiedzieć, jak je przylepić. I tutaj najważniejsza jest chyba Austria. Winietę przylepiamy na środku szyby albo od strony kierowcy. I tak naprawdę tyle w temacie, bo możecie jawnie zobaczyć, że koszty jadąc stroną chorwacką są zdecydowanie większe niż koszty winiet po stronie serbskiej. Jeżeli chodzi o zużycie paliwa, no to bądźmy szczerzy. Każdy ma inny samochód, inny styl jazdy. Jedni jeżdżą eko, inni zasuwają. Ale rzucam Wam nasze zużycie paliwa na 100 km na danych odcinkach. Tu jestem zaskoczony, że ta serpentyna, gdzie machasz skrzynią biegów i pedałem gazu i hamulca jak szalony, wyszła bardzo ekonomicznie. Także jestem pozytywnie zaskoczony. No ale w ten sposób możecie mniej więcej wyliczyć sobie, ile kosztuje Was paliwo. Co ja mogę poradzić? Jeżeli jedziecie przez Chorwację, tankujcie w Polsce, w Chorwacji i w Czarnogórze. Jeżeli jedziecie przez Serbię, tankujcie w Polsce, w Serbii i w Czarnogórze. Węgry, Słowacja, Czechy i Austria to cztery najdroższe państwa, jeżeli chodzi o benzynę. Starajcie się tak tą benzyną, wiecie, tak ją wyliczyć, żeby nie zatrzymywać się tam na stacjach benzynowych po nic innego jak siku. A jeżeli chodzi o siku, jadąc przez Chorwację, toaleta kosztuje 50 eurocentów. Jadąc przez Serbię, sporo toalet jest darmowych, a w Serbii prawdopodobnie zostanie Wam jakiś lasek albo coś w tym stylu, żeby załatwić potrzeby, ponieważ tych stacji nie jest aż tak dużo. No dobrze, przeanalizowaliśmy dosyć szczegółowo obie trasy, więc zróbmy sobie takie szybkie podsumowanie. Trasa chorwacka do i z Czarnogóry to zdecydowanie trasa szybsza. Ma bardzo dobrą infrastrukturę i tak naprawdę cały czas jedziecie po świetnej autostradzie aż do granicy czarnogórskiej. Minusy? No jest droższa, nie da się ukryć, winiety są zdecydowanie droższe. Benzyna, jeżeli dobrze jej nie wyliczycie, również jest droższa. No i trasa też jest bardziej nudna. Nie ratuje sytuacji nawet to, że jedziecie wybrzeżem Chorwacji. To jest trasa, którą możecie zrobić na raz, ale wynudzicie się po prostu w niej strasznie. Trasa serbska jest tańsza. Najwięcej oszczędzacie na Serbii, gdzie punkty na autostradzie są zdecydowanie tańsze niż te w Chorwacji. Benzyna również jest tańsza, ale czy w takim ogólnym podsumowaniu wychodzi taniej? To zaraz jeszcze chwilę dopowiem. Jeżeli chodzi o widoki, zdecydowanie piękniejsza trasa wygrywa z Chorwacją, nawet kiedy jedziecie do Czarnogóry i te piękne widoki na serpentynach wypadają Wam w okresie nocnym. Jeżeli chodzi o czas, no to zdecydowanie jedziecie dłużej. Jeżeli wyruszycie rano i bierzecie tą trasę na dzień, jest wysoka szansa, że będziecie jechać dużo, ponad 20 godzin, będziecie zmęczeni i zmuszeni do spania właśnie gdzieś w okolicach Serbii, może już nawet na Węgrzech. Znam kierowców, którzy wyruszają po prostu z Polski późnym wieczorem i przejeżdżają tą trasę poniżej 20 godzin, czy nawet 19, ale wtedy potrzebują dzień, czy nawet dwa, żeby jeszcze odpocząć. Trasa ta jeszcze ma ogromny plus,
i minus. Ogromny plus, zwiedzacie Durmitor. Jeżeli jedziecie na Durmitor, to wjeżdżacie już od strony z kierunku, w którym chcecie jechać, gdzie chcecie się dostać. Ogromny minus, kiedy wracacie, wpadacie na przejście graniczne, które jest strasznie kontrolowane, na którym tracicie mnóstwo czasu, wiele naprawdę godzin na tym, żeby zostać sprawdzonym, a kiedy próbujecie wyjść z samochodu, to jesteście zaczepiani przez osoby, które żebrzą bądź chcą umyć samochód wam na siłę za kilka euro. W mojej subiektywnej ocenie, którą nie musicie się sugerować, ale ja osobiście drugi raz jadąc do Czarnogóry czy do Albanii pojadę trasą chorwacką, ponieważ wydaje się, że jest ona droższa i najczęściej jest to podnoszone jako taki argument, który ma przeważyć, ale nie do końca, bo jeżeli ja mam zapłacić za nocleg, za siebie, za Natalię, za innych gości, którzy jadą ze mną samochodem gdzieś na terenie Serbii, to ta kwota zaczyna się bardzo szybko wyrównywać. Dodatkowo jeszcze powiem, że ja przejeżdżam wtedy tą trasę na jeden dzień, a kiedy jestem już w Czarnogórze, odsypiam i okej, na następny dzień jest super fajnie, a tutaj jadąc przez Serbię macie 2 dni w trasie, jeżeli nie macie wystarczającej ilości kierowców i jesteście tak zmęczeni, że prawdopodobnie odczujecie to jeszcze na 3 dzień urlopowy. Także to jest moja opinia, ja cenię sobie czas, pojadę jeszcze raz przez Czarnogórę, mimo że pewnie się wynudzę, ale po prostu wrzucę jakiegoś audiobooka albo pogadam z żoną raz na jakiś czas i to będzie super. Także zostawiam wam takie podsumowanie. Dajcie znać w komentarzach w filmie na dole, co myślicie. Jedziecie Chorwacją, czy jedziecie Serbią? Czekam na komentarze, a w następnym odcinku widzimy się już bardziej przygodowo. Odwiedzamy stare miasto Budwy, które jest opuszczone. Czemu opuszczone, skoro zaczyna się sezon? To już dowiecie się w następnym. Na razie.